Zapraszamy do obejrzenia projektu tygodnia. Dzisiaj przedstawimy wizualizację inwestycji o klasycznym charakterze, ale w nowym, nowoczesnym wydaniu. Na szerokim podjeździe z kostki Porto z Platino dominuje odcień brązu, uzupełniony wstawkami z Neapolu w kolorach Nero oraz Diamant. Delikatny wzór na bazie koła ma za zadanie optycznie pomniejszyć obszar utwardzony. Wjazd oraz ścieżka zostały wyraźnie rozdzielone za pomocą kontrastowych kolorów oraz dodatkowo niskim klombem zieleni w formie łezki wykonanym z palisady łupanej w kolorze grafitowym. Duża ilość ozdobnych roślin została w projekcie wydzielona przy pomocy obrzeża brewę stworzonego do układania łuków i dodatkowo oddzielona opaską z kostki ułatwiającą strzyżenie trawnika. Taras, na którego powierzchni znalazł się Porto z Platino, również nawiązuje kształtem do okręgu, tak jak i przylegające do niego schody oraz donica. Do ich uformowania posłużyła palisada Impari oraz palisada łupana. Kręte ścieżki wykonane są ze szlachetnej kostki Neapol Nero oraz Diamant, zabezpieczonej obrzeżem Breve, również w kolorze Nero. Szukasz rozwiązań dla swojej inwestycji? Skorzystaj z doświadczenia projektantów Drogbru. Zamów projekt na www.projektkostki.pl.